Od początku stycznia podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy kierowca musi pokazać, że umie jeździć tak, aby ograniczyć nadmierne zużycie paliwa. Sprawdzian z ekojazdy budzi emocje wśród kursantów i internautów w całej Polsce. Ale czy są to słuszne emocje? Z nowym rokiem nowe zmiany, nowe zasady szkolenia i egzaminowania, nowe kryteria egzaminowania. Będą one właśnie podczas egzaminu praktycznego. Te nowe zadania dotyczą tak zwanego ekodrivingu. Osoby będą teraz oceniane z zmiany biegów, jak i również z hamowania silnikiem. Tak naprawdę są to kryteria, które one już były. Przedtem były one ukryte w technice kierowania. Wiadomo, że osoba, która przystępowała do egzaminu, musiała jeździć zgodnie z techniką kierowania i te zadania tak naprawdę były ukryte. W związku z tym, że to wynikało z dyrektyw unijnych, byliśmy zobligowani do wprowadzenia tych kryteriów, zostały one wprowadzone. O co chodzi w tych nowych kryteriach? Że osoba, która będzie zdawać egzamin, będzie musiała zmieniać bieg przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika od 1800 do 2600 obrotów na minutę. Oczywiście tu chciałbym zaznaczyć, że to dotyczy tylko kategorii B i B plus E. Musi też włączyć czwarty bieg do prędkości 50 km na godzinę, która będzie rozwijana przez tą osobę. A więc wykorzystać te wszystkie biegi, które mamy dostępne, bo zdarzały się przypadki, że osoba, która zdawała egzamin, potrafiła, wyjeżdżając od nas z ośrodka na ulicę Lwowską, przez ulicę Słoneczną, ulicę Sitki, do Parku Strzeleckiego jechać na drugim biegu. A więc to jest pozytywna zmiana, gdzie będziemy mogli to właśnie wykorzystać. Chciałem też zaznaczyć, że hamowanie silnikiem polega na tym, że osoba, na przykład dojeżdżając do skrzyżowania czy do przejścia dla pieszych, ujmuje nogę z gazu i w tym momencie tak naprawdę ona już częściowo hamuje tym silnikiem, prawda? Później dochodzi do redukcji biegu na niższy i do ewentualnego zatrzymania, jeśli jest taka potrzeba. Przy wyższych kategoriach trzeba zaznaczyć, że ta zmiana biegów ma być też ekonomiczna tutaj i w odpowiednich obrotach osoba musi dokonać tą zmianę przy zielonym polu, które znajduje się na obrotomierzu w każdym pojeździe. Tak jak powiedziałem wcześniej, te zmiany nie dotyczą wszystkich kategorii. Z tych zmian są zwolnione, że tak się wyrażę, motocykle, a więc kategoria AM, A1, A2 i A, jak i również kategoria T, kategoria ciągnikowa. Te kategorie nie podlegają tym nowym kryteriom. Trzeba też zaznaczyć, że te zmiany nie obejmują wszystkich kierujących, którzy przychodzą do nas na egzamin. Dlaczego? Dlatego, że rozporządzenie mówi wyraźnie, że osoby, które zaliczyły część teoretyczną przed 31 grudnia 2014 roku, a więc w tamtym roku, one nie podlegają. Osoby, które dzisiaj na przykład zdają, one nie podlegają tym nowym kryteriom. Dopiero osoby, które po 1 stycznia 2015 roku uzyskają egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym, a więc dzisiaj, czy w środę, w czwartek, w dni, które pracujemy, wtedy będą one oceniane właśnie, gdy zapiszą się na egzamin praktyczny. Tak, to te osoby, powtarzam, nie podlegają, które uzyskają w ubiegłym roku tym nowym zasadom, tym nowym kryteriom.